MTV24 Małgorzata Karańska oraz kabaret, połączone siły, kabaret dwóch, kabaret Hrabi i Jurki. Może panowie się przedstawią po kolei. Dariusz Kamys, kabaret Hrabi. Sasza Szejmo, kabaret Jurki. Łukasz Piec, kabaret Hrabi. Wojtek Jurki. Jak to się stało, że właśnie że doszło do połączenia tych dwóch sił, kabaretów? Przede wszystkim podstawowym warunkiem jest to, że my się przyjaźnimy prywatnie. Bardzo się lubimy. My jesteśmy w stanie sobie pożyczyć pieniądze, nie pytając drugiej osoby, kiedy odda, bo wierzymy, że ona w końcu odda kiedyś te pieniądze. To jeden powód, przyjaźń. A drugi powód to chęć poszukiwań i eksperymentowania. W celu uniknięcia rutyny, każdy artysta musi eksperymentować. To jest taki eksperyment. Jakby łącząc te dwie wartości, czyli eksperyment artystyczny i przyjaźń, wyszło nam, że musimy zrobić razem wspólnie program. A jeszcze lepiej się okazało, że nam się bardzo dobrze układa współpraca. Dobrze się rozumiemy i mamy podobne cele, więc jest super. Przeszło? Przeszło wam jeszcze nie, to teraz wam przejdzie. Patrzcie. Dobry wieczór Państwu! Dobry wieczór! Drodzy Państwo, kabaret Hrabi, kabaret Jurki w programie Aktorem w płot. Pewnie już się Państwo zorientowali, że się trochę poprzebieraliśmy. Przepraszam, coś zjadłem. Proszę Państwa, zapewniam Was, że oni... że oni zagrają... Co? Dzień dobry. Tam jest Jork pod spodem. Proszę Państwa, i zapewniamy Was, że oni zagrają nas dużo lepiej niż my ich. Bienveni! Wypada przedstawić tutaj pani, których tutaj nie ma, bo są w tej chwili akurat w garderobie. Może coś o kobietach z tych dwóch kabaretów, tak? Tak, posiadamy dwie kobiety. Kabaret Hrabi posiada Joannę Kołaczkowską i nie odda jej nigdy za żadne skarby. No i kabaret Jurki posiada Agnieszkę Marylkę Litwin-Sobańską, której też pewnie nie odda za żadne skarby, ale ja się nie będę wypowiadał w tej kwestii. Tak, nie oddamy za żadne skarby. Dzisiaj... Za żadne, chyba że naprawdę będą duże. To tak. Dzisiaj kabarety, połączone siły dwóch kabaretów wystąpią z takim programem Aktorem w płot. O czym to jest, tak mniej więcej? Już sama nazwa jakby dużo mówi o tym programie. Aktorem w płot, czyli o aktorstwie. To jest świat, który, mimo że jesteśmy kabaretami, ale świat aktorstwa i gry aktorskiej jest nam bliski z tego względu, że kabareciarze też wychodzą na scenę i też bawią się w aktorów, odgrywamy jakieś scenki, jakieś skecze i jakby to jest świat, który nas interesuje, czyli o aktorach, o aktorstwie w różnych, przeróżnych kontekstach. Proszę pokazać swój lepszy profil. No, dobrze. Ja mam taką sugestię, ja może pana troszkę przypudruję, bo pan blikuje. Okej. Okay. Ale chłonie. Gdyby pan mógł jeszcze zgubić nos. O, a najlepiej całą twarz. No. Dzień dobry. My jesteśmy siostrami bliźniaczkami. To jest Karola, ja jestem Bożenka. My mamy zespół The Beach Sisters. Z Byczy Dolnej. To mi użyło. A gdzie to jest? Bycza jest koło tego, koło... Bombrolin, koło Bombrolin, zaraz za tymi, za... Siermiężgiewami. Za Parzycami. Parzyce, Siermiężgierzyce. Czy jest szansa, że powstanie jakiś program o Krynicy? Wojtek? O Krynicy? Tak. To jest kwestia skarbów. Jest taka szansa. Ja już mówiłem o dużych skarbach, tak, Darek ma rację. Niemniej również z sympatii taki program może powstać. Wszystko przed nami, przyszłość pokaże. Może być w pakiecie, jak ktoś da dużą kwotę, to sprzedacie Marylkę i przy okazji zrobicie program o Krynicy. Tak. A dlaczego o tym wspomniałam? Dlatego, że kabaret Hrabi bardzo często przyjeżdża do Krynicy. Na forum ekonomicznym, tak, występujecie tutaj. No to nie jest tak, że my czujemy się jakoś szczególnie pociągnięci tematem ekonomii, bo ja na przykład jestem beznadziejny w tych sprawach i przyjeżdżam na forum ekonomiczne w nadziei, że w jakiś sposób mnie oświeci i to będzie miało bezpośrednie przełożenie na zarządzanie moim budżetem domowym, ale widać, muszę jeszcze kilka razy przyjechać. Po prostu Darek za dużo wydaje na chleb. Tak.
Ale tak się złożyło, że jesteśmy zapraszani i lubimy tu przyjeżdżać, no bo fajnie się tu występuje. To jest super miejsce, trzeba długo jechać, no ale to fajne miejsce, zawsze trzeba długo jechać. Tak. Nie ma pięknych rzeczy bez wysiłku. No. Czyli jest temat kolejny, może jakaś ekonomia. Oh. Ekonomia i piękne rzeczy. O, i skarby, i dużo skarbów. No może. Skarby, ja powiem tak, zrobienie programu o ekonomii może byłby jakimś takim, to byłby jakiś taki temat terapeutyczny dla niektórych z nas, bo mówię, dla mnie ekonomia jest czymś tajemniczym i nieodgadnionym. 60 bochenków chleba dziennie, daj spokój. No nie wiem, trudno mi powiedzieć. Na pierwszy rzut ucha nie wydaje się być to temat atrakcyjny, ale nigdy nie wiadomo, co w temacie siedzi. Ale ekonomia jest kobietą, więc może w tym kierunku. Mąż tej kobiety poinformował ją, że wyjeżdża na 3-dniowe sympozjum naukowe. Ale tak naprawdę udał się do swojej kochanki, która mieszkała 3 bloki obok. Ja mam taki zwyczaj, że kiedy wyrzucał śmieci, robił to w kapciach i niósł to swoje ukochane plastikowe wiadereczko. Mówię to, bo to jest ważne. I niestety, drodzy Państwo, pech chciał, że kochanka poprosiła go właśnie o wyrzucenie śmieci. I teraz ten mężczyzna w nieswoich kapciach, z nieswoim wiaderkiem, wiedziony odruchem konia dorożkarza, wraca do własnego domu. A kogo się spodziewałaś? Czy zdarza wam się czasami improwizować na scenie? Tak, zdarza się. Zdecydowanie tak. Wymyślać jakieś skecze. Tak, i być może nawet dzisiaj, bo od pewnego czasu też robimy taki skecz improwizowany. Być może też dzisiaj go pokażemy. Od razu powiem, że to jest skecz, który wykonujemy na bis i jeżeli będzie wystarczająca ilość bisów, to najprawdopodobniej ten sketch pokażemy. No ten któryś bis to będzie? Lubimy improwizować, zresztą tutaj Wojtek i Sasza należą do grupy improwizacyjnej 7x1 w Zielonej Górze, prężna grupa improwizacyjna, tak, robią to świetnie. Zresztą zapraszaliśmy też Darka i Łukasza do współpracy i też robili to świetnie. Tak. Także naprawdę. Jak Państwo widzą, jest tutaj też w komplecie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Kadzidełko. Kadzidełko z sosem. Z sosem. Może na zakończenie jakieś pozdrowienia dla fanów kabaretu. Dla panów czy fanów? Fanów kabaretu, właśnie tych dwóch kabaretów, Hrabi i Jurki. Ja bym chciał pozdrowić szczególnie fanów kabaretu Hrabi i jeszcze bardziej szczególnie fanów kabaretów Jurki, bo dzisiaj ci fani przyjdą i będą razem oglądać ten program. Pamiętajcie, nie bijcie się, tylko się kochajcie. Podajcie sobie dłoń, przytulcie się i pożyczajcie sobie pieniądze. A ja uważam, że Darek ma rację. Pozdrawiamy i obiecujemy, że od dzisiaj Jurki też będą częściej przyjeżdżać do Plenicy. A ja mam takie marzenie, żeby na widowni siedział fanka i wtedy będę kochał wszystkich. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia za chwilę.